Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku poświątecznym. Mam nadzieję, że wszyscy spędziliście święta w fajnej, rodzinnej, ciepłej atmosferze. Tak jak i mnie się udało w tym roku, naprawdę było rewelacyjnie, fajnie spędzony czas, zrelaksowana wróciłam do pracowni, pełna werwy, pełna natchnienia nowego, naprawdę aż mi bardzo brakowało tego malowania. Także wystarczy od czasu do czasu krótka przerwa i człowiek zupełnie inaczej na niektóre rzeczy patrzy i po prostu też się wtedy upewnia, że brakuje mu tej pasji, że to jest pasja, że to jest to, czego potrzebuje w życiu i że to jest odpowiednie zajęcie. Przynajmniej u mnie to tak działa na takiej zasadzie. W każdym razie, cóż, parę słów na temat konkursu. Gratuluję pani Martynie Brodzińskiej, z tego co zapamiętałam. Pani Martyna, już się bałam, że się nie odezwie do mnie, ponieważ przez dwa dni świąt w ogóle była cisza. No ale w końcu się odezwała, wiadomo, był to świąteczny, rodzinny czas, nie miała dostępu najprawdopodobniej do komputera. Odezwała się, lalunia do niej pojechała, no i fajnie, i bardzo się cieszę. Co prawda pani Martyny nie znałam, ale brało udział tak dużo ludzi, znajomi, znajomych głosowali i tak dalej, bo to wszystko szło po prostu w świat i się rozszerzało i w większej mierze, tak jak wycinałam z moją przyjaciółką te głosy, bo sama nie dałabym rady, żeśmy naprawdę północy siedziały nad tymi głosami. Tak po prostu nie kojarzyłam ponad połowy nazwisk w ogóle. To nie byli ludzie związani z tematem lalkarskim, z grupami, także bardzo się cieszę, bo takie było zamierzenie, żeby właśnie dotrzeć do jak największej liczby osób, które niekoniecznie wiedzą jeszcze o reborningu. No i to się udało i super, bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że lalunia się spodoba i że pani Martyna wróci do mnie jako po prostu klientka być może kiedyś, albo przynajmniej mnie komuś poleci. Także to tyle na temat konkursu. A dzisiaj chciałabym wam przedstawić lalę z modelu Brooklyn od Laury Lee. Spójrzcie, ja wam tutaj ją przybliżę. I teraz uwaga, uwaga, Brooklyn, która uważam, że wyszła bardzo ładnie, naturalnie, delikatnie, ale realnie. Brooklyn jest lalą, nazwijmy to, budżetową. Czyli to jest to, o czym wam mówiłam. Brooklyn nie ma wszczepionych włosków, ale ma zaznaczone wszystkie żyłki na główce i taki delikatny marmurek, jak i również nie jest pokryta warniszem, czyli tą taką chropowatą warstwą, która kiedy spojrzymy pod światło, czyni nam taką matową, wypukłą strukturę skóry, jak i również zabezpiecza trochę te farby do czasu oczywiście, przed nadmiernym ścieraniem, jeżeli często lalę przebieramy, gdzieś tam ją, nie wiem, myjemy i tak dalej, coś z nią wyczyniamy. I co jeszcze robi taki warnisz? No zabezpiecza nam farby i właśnie chroni. Aha, no i jeszcze, warnisz nam też matowi winyl. Dlatego nie każdą lalę możemy zostawić bez warniszu, bo niektóre winyle są bardzo błyszczące, świecące, więc to by wyglądało źle. Ale Brooklyn akurat była mało wymagająca, ponieważ ona z natury przede wszystkim ma bardzo ładny brzoskwiniowy kolor, ten winyl. I jest z natury w miarę taki matowy, on się nie błyszczy, no momentami, tak jak tu widzicie, na przykład odbija się na górze, jest lampa nade mną i odbija się gdzieś tam na kolanku to światło, ale to jest takie naturalne, jak też normalny człowiek ma, jak ma skórę nawilżoną, albo jak dziecko jest nasmarowane jakimś kremikiem, no to też mu się tak będzie odbijało, tak, od skóry światło, ale nie jest to jakieś nadmierne błyszczenie się, takie, które by było nienaturalne i by nas mogło denerwować. Buzia, jak widzicie, jest naprawdę całkowicie matowa. Są te drobne refleksje, jak świecimy na nią bezpośrednio, tak? Nad nią jest lampa i teraz tak widzicie, że tak się ten winyl zachowuje. On się nie błyszczy nienaturalnie. To jest wszystko takie zachowane w kontekście normy po prostu. Tak się skóra normalnie ma prawo błyszczeć. Brooklyn jest prześlicznym maluszkiem. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych modeli. Ja już wam o tym mówiłam zresztą w ostatnim odcinku chyba.
Od Laury Lee są modele cudne. Brooklyn ma otwarty nosek. Nie ma smoczka magnetycznego, ponieważ ma naturalnie wyrzeźbioną tak buźkę uchyloną, więc może być to smoczek każdy, któremu przytniemy końcówkę i wtedy tą końcówkę po prostu wtykamy do buźki. Jest naturalnie obciążona, bardzo ładnie, zobaczcie, główka pracuje, opada, wymaga podtrzymywania. Całe ciałko się leje przez ręce. I waży około, powiedziałabym, około 3 kg. To jest taka fajna waga jak na ten wzrost, bo Brooklyn ma około 50 cm, 51, coś takiego. Kończyny ma 3/4, aczkolwiek układa się bardzo ładnie. Tutaj gdzieś tam te ramionka nie są za bardzo bufiaste, żeby to szkaradnie miało wyglądać nienaturalnie, tylko wszystko jest fajnie proporcjonalnie zachowane. Wiadomo, tutaj zobaczcie, nóżki, wychodzi przegub materiałowy, to jest nóżka 3/4. O, skarpetka jej spadła. I dlatego ja nakładam takim lalom po prostu dłuższe, drapowane, jakieś takie właśnie spodenki, jeżeli chcę pokazać gołą nóżkę oczywiście, bo jak założymy długie spodnie, to nie będzie widać tego materiałowego bioderka. Ale jak chcę pokazać tutaj gołą nóżkę, to zakładam po prostu takie jakieś majteczki albo coś takiego plisowanego, drapowanego, lekko luźnego, co mogę nieco obsunąć w dół. I wtedy widzicie, nie widać tego przegubu materiałowego, a lala... układa się znakomicie, bo jak lala ma pełne kończyny, to z kolei nie zawsze możemy zrobić coś takiego. Nie możemy czasami złączyć tych nóżek, tak? Czy tam rączek. One tak swobodnie nie opadają, bo trzymają się mocno tułowia. Natomiast tutaj jest taki plus, wszystko ma plusy i minusy, prawda? Tu akurat plus kończyn 3/4 jest taki, że właśnie możemy sobie te nóżki i rączki, to ciałko bardzo swobodnie układać. Także taka lala na przykład do sesji fotograficznych jest rewelacyjna, bo sobie możemy ją ubrać i możemy ją świetnie upozycjonować. Także to tyle. Brooklyn będzie dzisiaj wystawiona na sprzedaż w cenie, uwaga, 1300 zł. To jest naprawdę bardzo mało jak na taką jakość, ponieważ ja ją malowałam zupełnie tak, jak malowałabym każdą inną lalę niebudżetową, z tym, że właśnie jedyne co, to nie ma ona włosków i nie ma ona nałożonego warniszu. I to jest dla mnie naprawdę wiele dni pracy mniej. Tak więc poświęciłam ten czas tylko i wyłącznie na dopracowanie malowania, ale już nie musiałam się skupiać na warniszu. I powiem Wam, że chyba zacznę więcej takich laleczek robić, bo mi się podoba też to, jak one wyglądają bez tego warniszu. Za granicą w ogóle się nie kładzie warniszu. Mało kto to robi. I lale są właśnie sprzedawane takie gładkie. Ona jest bardzo gładziutka w dotyku, przez to, że nie ma tego warniszu. I on się bardzo miło dotyka i bardzo fajne jest to uczucie przy takim przebieraniu, że nawet teraz, jak ją trzymam, czuję, jak ogrzałam sobie ręką już tutaj to jej kolanko, czuję, jakby to była naprawdę prawdziwa skóra. Więc wszystko ma plusy i minusy, wady i zalety. No, na pewno nie poprzestanę na jednej takiej lali budżetowej, bo bardzo mi się podoba efekt również bez warniszu. Też ta buźka jest taka gładziusieńka, wiele niemowląt też ma takie buziaczki, nie każda jest buzia chropowata czy z jakimiś wybroczynkami, więc tutaj naprawdę polecam dla osób, które wolą taki styl delikatniejszy, bo lala no... jest naprawdę super i jest wykonana z pięknego modelu. A jeżeli komuś by się też znudziło, że ona tego warniszu nie ma, czy tych włosków nie ma, zawsze można podesłać lalę do mojego szpitala lalek i wtedy po prostu ja włoski doszczepiam i kładę warnisz. Także to tyle, moi kochani, na dzisiaj. Trochę się rozgadałam znowu. Kolejnym modelem będzie Libby od Cindy Musgrove, ale to jeszcze zanim zacznę ją malować, chyba po weekendzie dopiero, więc jeszcze na nią trochę poczekacie. A już dzisiaj możecie zobaczyć sesję Brooklyn na mojej stronie na Facebooku Reborn Sugar Baby Smolińska. No jak i również możecie ją kupić albo bezpośrednio u mnie, albo za pośrednictwem Allegro, bo tam też będzie wystawiona. Także tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!